Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak stosować suplementy. Kiedy, które z którymi łączyć, a których koniecznie nie łączyć. I w jakich porach dnia poszczególne suplementy stosować. Oraz, czy jeżeli praktykujemy IF, okno żywieniowe, to suplementy mogą wpłynąć na przerwanie tego postu, na którym bardzo często nam zależy. Dostałam o to już sporo pytań, omawiam to zazwyczaj z moimi podopiecznymi na konsultacjach, jeżeli są jakieś wątpliwości, więc chciałabym też to wszystko omówić z Wami, żeby ułatwić Wam podejmowanie decyzji, jeżeli chodzi o suple, tutaj na kanale i możecie też zajrzeć do opisu filmu, bo tam jest odnośnik do takiej krótkiej ściągawki, którą dla Was przygotowałam i którą ja też będę się dzisiaj posługiwać, żebyśmy o niczym nie zapomnieli. Zapraszam! Rynek suplementów jest bardzo, bardzo szeroki, więc nie jesteśmy w stanie omówić każdego suplementu osobno. Natomiast na pewno to, na co warto zwrócić uwagę na początku, zaczynając od takich prostszych rzeczy, to rozróżnienie pomiędzy witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach i rozpuszczalnymi w wodzie. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to tak zwany ADEK. Czyli witamina A, witamina D, witamina E i witamina K, czy to K1, czy K2. Te witaminy, skoro są rozpuszczalne w tłuszczach, no to jak sama nazwa wskazuje, żeby się dobrze wchłaniały, warto, aby był tam komponent tłuszczu. W niektórych tych witaminach, jeżeli mamy je w kapsułce, już zawarty jest ten tłuszcz, natomiast jeżeli nie, zresztą tak czy inaczej, lepiej zazwyczaj jest je zjeść razem z posiłkiem, który będzie miał tłuszcze. Nie musi to być po prostu kilo tłuszczu, ale na przykład mogą to być orzechy, może to być awokado, może to być po prostu gdzieś tam dodatek tłuszczu do posiłku, żeby te witaminy się lepiej wchłonęły. Więc ich raczej nie przyjmujemy na czczo. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy na czczo przyjąć witaminy rozpuszczalne w wodzie. Do tych witamin głównie zaliczamy witaminę C i wszystkie witaminy z grupy B. I to jakby na nich teraz się skupimy. Jaka jest różnica? Witaminy rozpuszczalne w wodzie jakby wchłaniają nam się w takiej ilości właśnie z tej wody, jaką potrzebujemy, natomiast reszta jest wydalana, filtrowana przez nerki i wydalana z moczem. Dlatego ważne jest, żeby te witaminy raczej uzupełniać codziennie. Ja nie mówię, że my codziennie musimy brać witaminę C i witaminę B kompleks, chociaż u niektórych osób jest to wskazane, no bo mamy je w jedzeniu i w pożywieniu, także nieraz z pożywienia jesteśmy w stanie sobie wystarczająco dużą ilość tych witamin dostarczyć, natomiast jest to istotne i pod kątem suplementacji rzeczywiście możemy po prostu na czczo je suplementować, jeżeli się dobrze czujemy, bo niektóre osoby, nieważne jaką witaminę wezmą, czy jaki suplement, to na przykład mają mdłości. O tych mdłościach też jeszcze za chwileczkę sobie powiemy więcej. Także to dopasowujemy do siebie, ale na przykład witaminę C, jak wypijesz rano bez posiłku, no to ona się i tak wchłonie, bo jest rozpuszczalna w wodzie. Może wyjątkiem lekkim są tutaj dwie witaminy z grupy B, mianowicie B9, czyli kwas foliowy i B12. One trochę lepiej mogą się wchłaniać w towarzystwie posiłku, szczególnie B12 i dodatkowo je organizm potrafi magazynować w wątrobie. Także to są te witaminy, które potrafimy sobie zmagazynować. I jeszcze jedna rzecz a propos właśnie witaminy B12 i witaminy C. Niektóre jakby badania pokazują, że witamina C może trochę hamować wchłanianie B12, no więc jak na przykład bierzesz, nie wiem, dużą ilość kwasu L-askorbinowego, który jest źródłem witaminy C, to może niekoniecznie łącz to w jednej porcji suplementacji z witaminą B12, tak na wszelki wypadek. Nie jest to takie super potwierdzone, ale można to stosować rozdzielnie i pewnie będzie bezpieczniej. Jakie jeszcze preparaty, suplementy warto, żeby były suplementowane z posiłkiem, oprócz tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, o których już mówiliśmy?
Na pewno te, które mają wspomagać nasze trawienie, a często będąc na keto czy nie tylko, no potrzebujemy to trawienie wesprzeć. Dlatego też probiotyki, tutaj warto sprawdzić informacje na opakowaniu, bo różne probiotyki czy prebiotyki mamy. Natomiast w większości one powinny być spożywane zaraz przed posiłkiem albo w trakcie posiłku, dlatego żeby między innymi lepiej się wchłonęły i żeby te kwasy żołądkowe na nie nie wpłynęły negatywnie, no bo one są wtedy jakby chronione jeszcze przez pozostałe treści pokarmowe. Także to jest jedna rzecz. I też te właśnie suplementy, które mają nam to trawienie wspierać. No to jak bierzemy jakieś enzymy trawienne, no to po to, żeby lepiej trawić, więc to jest dość oczywiste, że jemy je z posiłkiem. Maślan sodu też polecam brać razem z posiłkiem i tego typu suplementy. Kolejna sprawa i taki suplement, który uważam, że warto stosować i właśnie należy go brać z posiłkiem, to są kwasy omega-3, czyli DHA, EPA. Te suplementy głównie dlatego, żeby zapobiec różnym takim nieprzyjemnym efektom ubocznym ich suplementacji na czczo. Dlatego jeżeli weźmiemy DHA, EPA z posiłkiem, to mniejsze prawdopodobieństwo, że nam się będzie potem odbijać, że nam będzie niedobrze, że nam będzie wracać, bo rzeczywiście na czczo no, takie rzeczy się mogą wydarzyć. Także jak macie problem ze strawieniem tych kwasów omega-3, a chcecie je suplementować, bo u większości osób to wręcz jest zalecane i wskazane, to po prostu postarajcie się brać je z posiłkiem. Z takich preparatów, które zalecane są na czczo, to jest na przykład żelazo. Ono rzeczywiście, jeżeli jest suplementowane, to lepiej wchłania się bez żadnego posiłku na czczo. Można ewentualnie trochę poprawić jego wchłanianie, jeżeli zasuplementujemy dodatkowo witaminę C, którą też można przyjąć na czczo, jak już mówiliśmy. Natomiast ja ogólnie nie jestem zwolenniczką przyjmowania syntetycznego żelaza, bo ono nie wchłania się najlepiej i jeżeli mamy jakąś anemię, to jakby suplementacja żelaza nie jest rozwiązaniem. Trzeba znaleźć prawdziwą przyczynę tej anemii, więc jakby, no według mnie rzeczywiście czasem ta suplementacja jest konieczna, ale to naprawdę w ostatecznych przypadkach i tak czy inaczej trzeba się zająć pozostałymi rzeczami. I lepiej, jak już jesteśmy przy tym żelazie, na przykład no po prostu z pożywienia starać się je pozyskać. Mamy żelazo chemowe, mamy żelazo niechemowe. Z produktów odzwierzęcych ono jest dużo lepiej wchłaniane i żeby jeszcze poprawić tą wchłanialność, to właśnie możemy do posiłków bogatych w żelazo, czyli na przykład do podrobów czy do owoców morza, które też mają go sporo, możemy sobie suplementować witaminę C czy betainę HCL czy enzymy trawienne. To będą suplementy, które razem z tym posiłkiem będą tak wpływać, że po prostu więcej tego żelaza rzeczywiście nam się przyswoi. Jod też jest preparatem, który niekoniecznie na czczo się sprawdzi i lepiej się wchłania, jeżeli jemy go z posiłkiem, szczególnie w pierwszej połowie dnia. No i też właśnie te problemy z trawieniem. Czyli nawet jeżeli ja powiedziałam, że coś można brać na czczo, to być może Ty nie powinnaś tego brać na czczo. Ja żadnych suplementów na czczo praktycznie nie biorę, bo o wszystkich generalnie mam mdłości, a jak jestem w ciąży teraz, to już w ogóle mam mdłości, jeżeli bym cokolwiek wzięła w dużej przerwie, jakby w dużym rozdziale czasowym z posiłkiem. Natomiast na pewno magnez też jest takim suplementem, na który wiele osób reaguje mdłościami, jeżeli nie przyjmie go z posiłkiem. No dobra, przejdźmy sobie teraz do konkretnych preparatów, konkretnych suplementów, przy których istotne jest, kiedy albo z czym je łączyć bądź nie łączyć. Na pewno ja nie jestem zwolenniczką stosowania multivitamin. No jeżeli jesteś super zdrową osobą i chcesz sobie tak profilaktycznie jakąś tam multivitaminę wziąć, to ok, chociaż i tak nie uważam, żeby to było najlepsze rozwiązanie, dlatego że w multivitaminach bardzo często nie jest dopasowana ilość poszczególnych substancji do Ciebie i też nieraz jest pewnych substancji za dużo, a pewnych za mało. No i jakby też kwestionowałabym jakość większości multivitamin dostępnych w aptekach. Natomiast zobacz, że właśnie w multivitaminie mamy wszystko i bardzo często są tam te składniki, te witaminy czy mikroelementy,
które nie powinny być ze sobą łączone, no a w tej multivitaminie są łączone. I na przykład selen i cynk, który nieraz jest w multivitaminie i który nawet nieraz jest takim preparatem łączonym, są antagonistami. One, obydwa te składniki mineralne fantastycznie mogą poprawiać na przykład pracę naszej tarczycy i ja na przykład stworzyłam taki jakby zestaw suplementów właśnie dla tarczycy, które możecie sobie nabyć na Superfood, o tym już mówiłam, właśnie pod kątem wsparcia tarczycy i wsparcia też konwersji z T4 na T3 i to naprawdę dobrze działa i ma to potwierdzone, są na to badania kliniczne, właśnie selen, cynk i jod, natomiast selen i cynk powinny być brane osobno. Lepiej selen brać rano razem z jodem, a cynk wieczorem, bo tak to one po prostu będą antagonistycznie działać i będą jakby to wchłanianie tych substancji nie będzie optymalne dla naszego organizmu. Dodatkowo, jak już jesteśmy przy tych suplementach, to z kolei, żeby suplementować jod, to według mnie powinniśmy suplementować selen. Dlatego, że z jodu nasz organizm syntetyzuje hormony tarczycy i żeby uniknąć jakby takich uszkodzeń oksydacyjnych, prozapalnych, wtedy w tym procesie właśnie potrzebny jest selen. Dlatego selen suplementujemy z jodem najlepiej rano z posiłkiem, a cynk suplementujemy wieczorem. To jest pierwsza taka zasada. Kolejna sprawa to jeszcze, jeżeli chcemy poprawić wchłanianie selenu, to na przykład możemy do tego wziąć witaminę E, która wspiera to wchłanianie. Minerały. W ogóle minerały to też jest ciekawy temat i trochę jest mitów i nie wszystko jest do końca potwierdzone, ale ogólnie przyjęło się, że one mogą jakby konkurować ze sobą pod kątem wchłaniania, więc też dobrze jest je rozdzielać, a nie brać wszystkie naraz. I tutaj raczej nie mówimy o magnezie i potasie na przykład, bo ja nie znalazłam takiej zależności, że one się źle wchłaniają, ale już na przykład magnez, wapń czy cynk to niekoniecznie są preparaty, które zawsze musimy łączyć, więc jakby na to też zwracamy uwagę. Magnez w ogóle według mnie fajnie jest suplementować na wieczór, ponieważ ma on takie działanie uspokajające dla naszego układu nerwowego i to też jest suplement, który no, na keto to w ogóle polecam, ale też fajnie, szczególnie u kobiet się on sprawdza właśnie pod kątem takiego wsparcia naszego układu nerwowego. I jak już powiedziałam o wapnie, ja tak samo jak przy żelazie jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o suplementację wapniem. W ogóle wapń jest często polecany właśnie u osób starszych po to, żeby przeciwdziałać osteoporozie, poprawiać jakby kości itd., itd. Natomiast żadne badania, przynajmniej ja nie doszłam do badań, które to potwierdziły, a większość badań tego nie potwierdza, że on jest suplementem wzmacniającym kości, szczególnie w wieku u starszych osób. I teraz ja nie mówię o wapniu jako o pierwiastku zawartym w pożywieniu. On jak najbardziej wzmacnia te kości. Natomiast wapń suplementowany jakby sztucznie, no nie ma już takiego działania. I wręcz były badania, które pokazywały, że osoby, które suplementowały dużą ilość wapnia, szczególnie właśnie w wieku dojrzałym, miały większe ryzyko zawału, większe ryzyko kamieni w nerkach, czy nawet raka prostaty. Więc ja uważam, że wapń dobrze jest dostarczać po prostu z produktów spożywczych, a niekoniecznie z suplementów. I właśnie też nie łączymy, dlaczego nie łączymy cynku i wapnia, o czym już powiedziałam, bo wapń hamuje wchłanianie cynku, więc też cynku nie powinniśmy na przykład, nie wiem, popić mlekiem. To taki ekstremalny przykład, ale nabiał i cynk, no to też nie jest najlepsze połączenie. Czyli tutaj nawet jakby rodzaj tego produktu spożywczego, który niekoniecznie się z cynkiem po prostu lubi. Jeżeli chodzi jeszcze o pory dnia, to witamina D, którą już ustaliliśmy, że lepiej jest ją przyjmować z posiłkiem, to też uważam, że lepiej jest ją przyjmować raczej do południa niż po południu. To nie jest w 100% potwierdzone, ale rzeczywiście witamina D może jakby reagować z melatoniną i trochę hamować jej wytwarzanie. Wieczorem, jakby w drugiej połowie dnia, my powinniśmy wytwarzać tą melatoninę, żeby mieć jakościowy sen. Więc jeżeli jakby będziemy wieczorem suplementować duże dawki witaminy D3, no to może to w jakiś sposób właśnie pogorszyć to wytwarzanie melatoniny.
Jak mówię, nie jest to takie na 100%, ale ja osobiście na przykład suplementuję raczej witaminę D razem z K2, bo to też pod kątem właśnie jakby wchłaniania i tego, co się dzieje w naszych kościach, to też jest ważne, żeby szczególnie wysokie dawki to już zdecydowanie suplementować razem z witaminą K2. No na ten moment ja polecam K2, MK7, ale tutaj jakby słuchajcie, to też jest wiedza na dziś, moja wiedza na dziś i to też wszystko się może zmienić, bo są różne badania. Natomiast te dwa preparaty łącznie i raczej w pierwszej połowie dnia. Co jeszcze? Moi drodzy, z takich suplementów, które teraz są dość popularne, o które często mnie pytacie, to CBD, czyli olejek CBD, kanaboidy. Raczej nie ma tutaj jakichś konkretnych wskazań, natomiast jakby są niektóre badania, które pokazują, że on może zmniejszać wchłanianie witaminy D3 i miłożębu. No miłożębu tak często nie suplementujemy, ale witaminy D3 tak i nawet powinniśmy to robić, więc tutaj niekoniecznie od razu jedno i drugie. CBD możemy stosować na czczo, więc na przykład może rano albo wieczorem. Też zobaczcie zawsze na suplemencie, co jest napisane, bo różne suplementy mają różne zalecenia. I to też zależy od tego, co chcemy osiągnąć. I tutaj przykładem są adaptogeny, czyli te suplementy ziołowe, które mają nas wspierać pod kątem stresu, kognitywnym i różne mają inne fajne działanie. Ashwagandha, taka bardzo popularna. Kiedy ją brać? Niektórzy biorą rano, niektórzy wieczorem. Która forma jest poprawna? Otóż jedna i druga, ponieważ ashwagandha ma z jednej strony działanie takie, które pozwala nam obniżyć glikemię, czyli obniżyć poziom cukru we krwi. No i jak ktoś ma rano na przykład i w ciągu dnia wysokie poziomy cukru we krwi, no to jak ją weźmie rano, to ona mu w tym pomoże. Ona dodatkowo ma za zadanie redukować nasz stres i pomagać nam jakby sobie z nim radzić. Więc jeżeli ktoś ma stresujący dzień, no to znowu weźmie aszwę rano i jest super. Natomiast ona też wpływa jakby na poprawę naszego snu. No i jeżeli z tym masz problem, to weź ją wieczorem albo weź ją i rano i wieczorem, jeżeli chcesz osiągnąć jakby wszystko. I tak samo ta redukcja stresu u niektórych osób jest ważna bardziej wieczorem, bo po prostu ten natłok myśli im nie pozwala po prostu zasnąć. I wtedy znowu aszwa będzie lepiej działała wieczorem. Więc zobaczcie, że to wszystko zależy. Na pewno jeżeli chodzi o adaptogeny, CBD i te różne takie substancje aktywne, to ja nie polecam brać wszystkiego na raz, bo nie wiemy, co działa i one też mogą wchodzić z sobą w jakieś reakcje. No chyba, że mamy taki adaptogen już, że tak powiem, łączony przez producenta, na przykład firma Mother's Protect, mają świetne adaptogeny i na przykład u nich Czarodziej, który jest rewelacyjny między innymi pod kątem właśnie wsparcia naszej pracy umysłowej. Tam są 4 adaptogeny połączone w bardzo dobry sposób, więc temu możemy zaufać, ale raczej nie robiłabym tych łączeń na własną rękę. To właśnie też jest istotne, żebyśmy wiedzieli, że niektóre suplementy mogą wchodzić w różne interakcje z lekami, więc sprawdźmy zawsze na opakowaniu leku, jeżeli coś przyjmujemy, czy jest zalecane branie jakichś suplementów, czy może jest przeciwwskazanie, czy może nie powinniśmy czegoś łączyć. To są indywidualne tematy. Kolejna sprawa, jak chcemy zwiększyć przyswajanie i wchłanianie tych suplementów, to na pewno nie popijamy ich kawą, tylko najlepiej wodą. Też raczej nie popijamy ich niczym gorącym, bo większość suplementów też nie będzie dobrze się wchłaniała, jeżeli będzie jakby bardzo gorący ten napój, bo może on po części na przykład je utleniać czy niszczyć, tak jak przy probiotykach. Kolejna sprawa to błonnik. Raczej nie suplementujemy, nie wiem, błonnika witalnego z łyżki albo jakiegoś innego rodzaju błonnika i nie łykamy w tym samym czasie suplementów. I tak samo jakby robimy też z jedzeniem. Ten błonnik raczej osobno, dlatego że błonnik ogranicza wchłanianie substancji odżywczych między innymi. I on jakby w pewnych aspektach to jest pozytywne działanie, no ale jeżeli akurat my po prostu bierzemy suplementy, które chcemy, żeby nas wspierały i miały te substancje odżywcze, i dorzucimy sobie do tego błonnik, no to jakby to działanie jest troszeczkę nieracjonalne, powiedziałabym, a nieraz po prostu robimy to nieświadomie. Także raczej nie błonnik, nie kawa, nie ciepłe napoje i sprawdzamy, czy jakieś leki nam nie wchodzą tutaj w interakcję. No i jeszcze na koniec, czy suplementy przerywają nasz IF, nasz post i czy musimy je jeść tylko w oknie żywieniowym. Tak jak już mówiłam, pod kątem trawienia nieraz lepiej jest jeść rzeczywiście w oknie żywieniowym. No i z definicji podczas IF-u nie powinniśmy nic przyjmować. Natomiast oprócz wody, jeżeli jakby oczywiście nie ograniczamy też tego, ale tego raczej u większości osób nie polecam. Natomiast suplementy, te, które nie mają kalorii z definicji, nie powinny tego postu zaburzać. Są pewne suplementy,
które u niektórych osób mogą podnosić insulinę, mogą powodować też, szczególnie jak ich weźmiemy dużo, że zaczynamy trawienie, tak? Musimy je strawić. No jak weźmiesz garść po prostu kapsów, no to prawdopodobnie coś tam się musi z nimi zadziać, więc to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast jakby na przykład kreatyna, którą niektórzy biorą przed treningiem, powinna być ok i nie powinna wybijać IF-u. Elektrolity jak najbardziej powinny być ok. Probiotyki niektóre, które są zalecane na czczo, też są ok. Czy właśnie te witaminy rozpuszczalne w wodzie, czy adaptogeny, CBD, chociaż znowu CBD już jest olejem, więc teoretycznie ma kalorie, no ale jak tam weźmiemy po prostu jedną kropelkę, to też nie popadajmy w skrajności, bo to bardziej od mycia zębów może nas, możemy się wybić z postu, o tym był jeden keto Q&A, więc jakby z definicji raczej nie powinno nas to wyrzucić z postu, nawet kolagen, który ma aminokwasy, więc teoretycznie wyrzuca, to jeżeli na przykład pijecie taką kawę poranną z kolagenem przed treningiem, to też raczej taka ilość tych aminokwasów niezbędnych jakby nie zatrzyma Wam tej autofagii. Także tutaj po prostu zdrowy rozsądek. No ale na pewno to, czego nie powinniśmy brać, jeżeli chcemy trzymać okno, to są jakieś BCAA, czyli jakby wszystkie aminokwasy i białka, gdzie po prostu już możemy sobie no, przerwać po prostu tą autofagię. Także tutaj też kwestia, pytanie, na czym nam zależy. Wiem, że było tego sporo, chyba troszeczkę nam się ten odcinek wydłużył, dlatego zapraszam Was, tak jak mówiłam, do opisu, bo tam będziecie mieć jeszcze to rozpisane. Dajcie znać, czy ten odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja zawsze chętnie widzę serduszka i lajki, które są pod filmami i bardzo jest mi miło czytać Wasze komentarze i jakby jeszcze lepiej wtedy odpowiadać na Wasze pytania. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!